Martyna. Jestem czym chata bogata? A ty na co ja sam? Chata bogata. Ty no, dostaniesz Krystian jak wziął to w rękę, powiedział, co ja z tym zrobię. Krystian, nie wierzę, ale jak potrzymasz dłużej, to samo się wyklaruje. Co? Co z tym zrobisz, Kasper? Uciąć, żeby się nie złamało. No daj dwie! No, Krystian! Zaczyna się pocić! Tam się dygło! Nie, to zaczyna się pocić! Krystian, tam już... Krystian, to chodź nie na ciała! Patrz, przypadź na moją... Jest smutna, a teraz wesoła! Nie ja Krystian, nie, weź się, weź! Za mną. I tak też zrobiłem, kurwa. Weź, nie ma. Później się zamienimy w felkonie. Dobra, weź. Nie. Nie. Tak jest dobrze. Co się śmieje? Bierz do ręki! Nie będzie na... Nie przeszkadza mi ta sytuacja. Nie czuję się niekomfortowo, uwierz mi. To jest dla ciebie. Mimo, że jest, bo troszkę może wygląda, bo niezręcznie. Bo za... Hotel ukryt. No kurwa, wszyscy się uczyli. Dobra, już będzie. O tym, jak ta baba nas okłamała. Ale mówisz o sobie. Ej, powiem ci tak. Musisz głos zreperować, bo nie masz siły przebicia. Nie po ja. No teraz. Witamy w Niemcowej. Witam w mojej kuchni. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przed nami będzie polędwica z łososia w sosie pomidorowym typu włoskiego. No nie, źle. Kosztowało to jakieś 3,80. Kupiłem to w Biedronce. To jest moja pierwsza konserwa, kurwa, typu rybnego. Uwaga. 3, 2, 1. 3, 2, 1. O, proszę, poszło. Proszę państwa, i teraz kurwa... Trzeba to złamać, tak pięknie, jest. Pięknie idzie. Dobra, teraz, gdy już to otwarliśmy. Zapach. Jak to śmierdzi! Tak, teraz weźmiemy kurwa. Jak tak zwana ryba. Tak, weźmiemy to. Kurwa, poczekajcie panowie, bo musiałem zneutralizować smak gumą. Uwaga, teraz tak. To jest takie kurwa, konsystencja jest takiej karmy dla kotów. To jest takie kurwa, no... Niejadalne! Niby kurwa Whiskas, takie... Chuj wie co kapi, może jakiś czapi, chuj wie co to jest. Ogólnie dobra, także tutaj trochę tego sosu włoskiego też trochę dziabniemy, bo to sos też trzeba ocenić ogólnie. Tak. Kurwa. O chuj w dupę. To jest niejadalne. Jeżeli chodzi o to... Konsystencję. Konsystencja jak na rybę... No, tu widać jakieś żyłki. Czuć, że też jest wędzony, bo... Czuć, że to ryba, ale... No bo to ryba. Bo ogólnie sos jest taki, jakby ktoś, kurwa, zmiksował pomidory, czyli to jest na plus. To jest na plus, naprawdę. Na plus, no. To jest na plus, bo... Czuć, że to nie jest jakaś, kurwa, chemia. To nie jest taki sos z puszki. Wreszcie 3,80 kosztowało. 3,80, to nie są tanie rzeczy. Jeszcze do miałem zdrowia. Do wyboru... Zdrowia, Kasper. To dalej. Jeszcze miałem do wyboru jakieś... Miałem do wyboru krewetki po prostu, ale... Ale zdecydowałem się na to. Polej, koledzy, polej. Ej, kurwa, ja ci nie poleję. Ja bym proponował do tego jeszcze kromkę chleba. Bo tak samo jeść to tak... Wiem, ja też bym... A nie chcę się iść, człowieku, wiesz? No właśnie. A tu leżę obok. Daj, daj. Kacprzem, kacprzem. Kaper, kaper. Nie. Kacer, daj kurwa chleba. Ale weź mi to otwórz, bo ja tu degustuję. Zawąchaj kurwa to. Zawąchaj. Czekaj. No wezmę komuś trochę chleba, no dobra. On czy to jest THC chyba, nie? Nie używam. Nie! Czekaj. No bo zioło spalił, to mu nie chce się jeść. Ale właśnie po ziole trzeba dużo jeść, także chuj, no, można się jak przejeść. Coś to nie ja. To jest tak, niby zioło, ale masy nie ma. Co to, czyj ten nóż? Nie wiem. Szef Master. No Master Szef. To jest... W ogóle historia tego noża jest taka, że sama Magda Gessler podarowała go podczas kuchennej rewolucji. Magda Wexler? Wexler. Wexler. Uwaga, to jest...
kluczowa chwila w jego życiu, pierwsza konserwa je. Nagrałem to, uwieczniłem. I tutaj mamy ciekawy fragment. Na tym opakowaniu dowiadujemy się wiele o tej konserwie i to jest tak. Jeremy Martins, Polska S.A., ulica Żniwna, 60. No nie, źle, kuuu. Olsztyn, dobra, ryby żyją w Olsztynie, dziękuję bardzo. Także co powiecie jeszcze na ten nos? Zdrowie. Na, teacher. Się pali, teacher. Jakieś... Daj sobie sobie. Nie, kurwa, sansy nie będzie. Napisy na tym, nie wiem co to się dzieje. To jest dobre nawet. A skąd się wziął w ogóle ten kij do grilla? Powiedz mi. Zioło smażą na tym, nie? Nie. To smakuje jak tuńczyk z puszki, tylko jest bardziej mokre. Tuńczyk z puszki. Tuńczyk z puszki, tylko bardziej mokra. Niby to jest... Tuńczyka się odlewa tą wodę, chyba, tak? Nie, no tak, tak, to też jest, prawda? Ale on jest taki suchy strasznie, wiesz? Kończymy recenzję? Konsumpcją tego polecam, posiłku? Polecam, naprawdę. O, kurde, polecam. No nie wiedziałem, że doczekam się takiej chwili, że on będzie coś polecał, ale... jak to poleca, to już kończymy to. Tak. On uważa, że to jest niedobre, ale mówi, że poleca, żebyśmy. Dobra, bo my się tam. Spróbować. Stare klimaty, stare siedzenia, wszystko. Stare klimaty. Tyle miejsca się.